Kochani, w ostatniej pieśni śpiewaliśmy: żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wiecie, i samo to, że mogłem uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, że mogliśmy wspominać to, co uczynił Chrystus na krzyżu Golgoty, było takim dla mnie kolejnym takim wielkim przeżyciem. Nie wiem, z przodu inaczej troszeczkę się przeżywa, z tyłu jak człowiek siedzi, więcej rzeczy rozprasza, nie? Ale ważne jest serce. I chcę wam powiedzieć, że ja dzisiaj chciałem mówić o tym, i taki temat za mną chodził, kim jestem w Chrystusie. I to jest powiązane z tym, co dokonało się na krzyżu Golgoty. I kiedy mówimy o tym, jaka jest nasza tożsamość w Jezusie Chrystusie, jest to tak bardzo istotne w naszym życiu, bo tak często nieprzyjaciel przychodzi i chce nas oszukać i powiedzieć nam: a w twoim życiu nie jest tak, jesteś, upadasz i tak dalej. Kochani, i to nie to, co będę mówił, nie jest związane z tym, z jakimś przyzwoleniem na grzech, na byle jakie życie, ale jest takim podkreśleniem tego, kim jestem w Chrystusie, co Bóg mi dał, jaka jest moja pozycja. Kiedy rodzi się dziecko i ma rodziców, którzy są Polakami, załóżmy, nie ma problemu, otrzymujesz tożsamość, jest Polakiem, jest akt urodzenia i w tym samym nabywa pewne prawa i może i też obowiązki. I wiecie, i też nasza tożsamość też jest w Chrystusie tak dość jasno określona. I gdyby tak popatrzeć na życie Pana Jezusa, Jego tożsamość została ogłoszona, zanim On cokolwiek uczynił na ziemi. I muszę wam powiedzieć, jest to napisane w Ewangelii Mateusza w 3:17. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. A oto rozległ się z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Kochani, w tym momencie Bóg Ojciec ogłosił to, kim jest, wyraził akceptację, wyraził to, że Jezus jest Synem Bożym wobec całego świata duchowego. I myślę, że to też ma takie odniesienie do naszego życia, jak się to ma do nas. Bo kiedy oddaliśmy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy przyszliśmy, jak to mówimy, pod krzyż Golgoty, pokutowaliśmy i powierzyliśmy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w naszym życiu coś się stało bardzo ważnego. Zostaliśmy nowym stworzeniem i mówi o tym 2 Koryntian, na przykład 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Wiecie, ale diabeł przychodzi i chce nas z naszej jakby pozycji często czy oskarżać, czy chce z nas wybić z tej pozycji. I patrząc jakby na życie Jezusa Chrystusa dalej, wróćmy może znowu do tego fragmentu. Czytamy wtedy w Mateusza 4, że Pan Jezus, Jego tożsamość, kim On jest, przyszedł moment, i to było w krótkim czasie po tym po chrzcie, że przyszedł nieprzyjaciel, gdy Pan Jezus był kuszony na pustyni i przyszedł właśnie z takim podważeniem tego, co wcześniej było ogłoszone. I przystąpił do Niego kusiciel i rzekł Mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A On odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I następnym też w 6, jeżeli jesteś Synem Bożym. Wiem, że to był taki przedział czasowy od tego, kiedy po chrzcie, kiedy rozległ się głos, kiedy było ogłoszone, że ten jest Syn mój umiłowany. Ale zadziwiające, nieprzyjaciel wiedział o tym, że kim jest Jezus, ale przyszedł i zaczął podważać: jeżeli jesteś Synem Bożym. Wiecie, i to, że Pan Jezus, że Jego tożsamość, kim On jest, była podważana, jest dla mnie zaskakujące, bo On nie dawał jakby powodu do tego. Nie zgrzeszył, nie dawał jakiejś sytuacji, która by mogła powodować. A w naszym życiu jest trochę inaczej. Nam się zdarza upaść, nam się zdarza zgrzeszyć i wtedy przychodzi przeciwnik i mówi do mnie czy do ciebie: zgrzeszyłeś, jesteś grzesznikiem.
Kochani, tu nie ma żadnej jakiejś akceptacji dla pochwały, dla grzechu, dla trwania w grzechu. Wręcz przeciwnie, jeżeli zgrzeszyłem, upadłem, mam pokutować, wyznać to Bogu, odwrócić się od grzechu. Kochani, ale często diabeł przychodzi i stara się nam człowieka wprowadzić taki stan jakby poczucia winy, że człowiek cały czas nie może sobie z tym poradzić. Żyje pod takim obciążeniem grzechu, człowiek wierzący. I patrząc na życie Jezusa Chrystusa widzimy, że Jezus dawał odpór takim presjom, takim atakom diabelskim poprzez Boże Słowo. Stawał na Bożym Słowie, na autorytecie Bożego Słowa i odpowiadał Bożym Słowem. I jeżeli my jako dzieci Boże przeżywamy takie sytuacje, to możemy tak samo stanąć na Bożym Słowie. To, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Wiecie, Biblia nie używa czegoś takiego w odniesieniu do chrześcijan, że są grzesznikami, ale mówi do nich święci. I na przykład czytamy listy Pawła i czytamy, że Paweł mówi do świętych, do wierzących, na przykład w Efezie. I to wszystko jest takie jasne i konkretne. Wiecie, a tak często może być w naszym życiu, że upadniemy raz, drugi, wyznajemy, coś się w naszym życiu nie zmienia. Nasza jakaś letność powoduje, że diabeł nas oszukuje i uważamy, o, bo jestem grzesznikiem. Zaczynam to, aby akceptować, że jestem grzesznikiem, no to grzech też jest taką normalną rzeczą. Kochani, ale nie tak ma być, bo jestem święty. Jestem tym, za którego Jezus umarł i nazywa mnie świętym. I ja też w swoim postępowaniu muszę być święty. Kochani, to, jak ja myślę o sobie, co jest wpisane w moim sercu, też determinuje moje postępowanie. Tak myślałem nad tym, nawet jeżeli siadam przed komputerem i taka prozaiczna rzecz, szukam czegoś w internecie, tak łatwo zejść, ja nie mówię jakieś bardzo złe rzeczy, ale na przykładzie jakichś żartów. Czasami było tak, że Renia gdzieś tam musiała przygotowywać sobie coś do pracy, ja coś tam, jakieś wiadomości sprawdzałem, a generalnie wchodziłem sobie gdzieś tam, sprawdzałem na przykład jakieś tam kawały, żarty, czasami z czegoś zacząłem śmiać, Renia się pytała, co z czego się śmiejesz i tak dalej. Niby nic złego. I kochani, ostatnio tak wszedłem sobie gdzieś tam, chyba na OX-ie, jakiś tam humor, coś tak, nie wiem po co, ale wszedłem, przeczytałem jeden, drugi, ale gdzieś tam na trzecim się złapałem, Panie Boże, no trochę tu już te żarty są trochę nie na miejscu, nie takie. Wiecie, i pomyślałem, Panie, jestem święty, no nie przystoi mi świętemu tracić czas i, że tak powiem, marnować swój czas na takie tutaj kawały. Niby wyłapywać coś fajnego z całego kubła, nie wiadomo czego, nie? Kochani, to jest takich wiele rzeczy. Tak się zastanawiałem. Dzisiaj na przykład starałem się troszkę lepiej ubrać, bo gdybym nie usługiwał, to na pewno miałbym jakąś sportową koszulkę, jest ciepło, ale to, że nawet jestem normalnie jakoś odświętnie ubrany, zaczynam też się inaczej zachowywać. To nie chodzi, żeby stwarzać pozory, ale zaczynam dbać o to, żeby się nie splamić. Jem obiad, staram się inaczej jeść, nie byle jak. Szczególnie to dotyczy dzieci, których musimy często później, a uważaj, bo jesteś ładnie ubrana, musisz uważać, żeby nie spadło coś tam i nie poplamić. Ale dotyczy tak samo nas w naszym życiu. Ja myślę, że to, kiedy mam tą świadomość i pewność w swoim sercu, że jestem święty, ale w Jezusie, to nie przez moje uczynki. Święty, czyli oddzielony dla Jezusa, to też powoduje to, że trzyma mnie to z dala od takich jakichś sytuacji, z których powinienem na przykład uciekać, odejść, dać czemuś odpór. I to, że jestem święty, tak mnie Słowo Boże nazywa, to mówię jeszcze raz, to nie jest jakaś tam pycha, tak nazywa mnie Boże Słowo, nazywa Ciebie i mnie, drogi bracie. Nie mówi o Ciebie grzeszniku, bo mówi o Ciebie święty, wierzący i takim Cię nazywa. I całe życie Jezusa Chrystusa, nawet kiedy kończyło się to życie,
w Mateuszu 27, na przykład 40 werset, ciągle ta tożsamość, kim jest Jezus, była podważana. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża, ratuj siebie. Dotyczy tak samo naszego życia. To, że będziemy w naszym życiu przemieniani przez Pana Boga, że będzie nas kształtował, że będzie nas oczyszczał, to jest jasne, tak i amen. Że będziemy, zdarzy się nam upaść, że będziemy musieć pokutować, odwracać się od grzechu. Ale to, kim jestem w Jezusie Chrystusie, to na to nie zasłużyłem, to zostało mi darowane. I chciałbym tak powiedzieć, że chciałbym teraz może przeczytać kilka takich jakby elementów, które mówią mi, że jestem, kim jestem w Jezusie Chrystusie, kim jestem w Chrystusie. I może otwórzmy sobie pierwszy Ewangelię Jana 1:12. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Kochani, jestem dzieckiem Bożym. Jestem kimś, za którego przez to, co się stało na krzyżu Golgoty, stałem się dzieckiem Bożym i mam Ojca w niebie. I myślę, że to jest takie coś niesamowite, nie? Że dziecko może polegać na swoich rodzicach, że nie jest zostawione samo sobie. I powiązane z tym to, że mam Ojca w niebie. Myślę, że to jest takie bardzo ważne. Czytamy w modlitwie pańskiej, kiedy mamy się modlić Ojcze nasz. Wiecie, to jest tak ważne w życiu, bo tak wiele osób jest poranionych, nawet tak w sferze takiej emocjonalnej. Ktoś ich zranił, szczególnie ktoś bliski, najczęściej często to bywa ojciec. Często ten wzorzec ojca nie jest właściwy, który jest wyniesiony z rodziny. Ktoś może nie mieć ojca. Kochani, ale w tym wszystkim jest taka wielka łaska i taka pociecha. Mam Ojca w niebie. Mogę do Niego wołać Ojcze, mogę wołać do Niego Tatusiu. Wiecie, to są takie czasami już może zdrobnienia. Może nie to jest takie ważne, czy mówię Tato, Tatusiu, ale ważne jest to, co czuję w swoim sercu, jak podchodzę do Pana Boga, że mogę przyjść z taką serdecznością, z ciepłem, w tym wszystkim. Wiecie, kiedy na modlitwie, na przykład piątkowej, jeden z braci, na przykład ostatnio, nie, dwa tygodnie temu było, czy tydzień temu, był taki czas, taki dobry czas, Pan Bóg tak działał fajnie, jak zawsze. I tak stałem koło jednego brata, nie powiem którego, ale tak może się domyślicie. I tak widziałem, jak on to bardzo przeżywał i ktoś mówił, że tam Pan Bóg z czegoś tam coś uczynił, a widziałem, a on tatuś. I naprawdę łzy w jego sercu, z oczu płynęły, bo widziałem to wzruszenie, że to tak dziękował, że to Ojciec w niebie uczynił taką fajną rzecz, jakiś cud, jakąś przemianę. Kochani, jeżeli nie doświadczamy tego, kim jest dla nas nasz Ojciec z niebie, jeżeli tego nie doświadczamy w swoim sercu, to jesteśmy okradzeni, jesteśmy z wielu błogosławieństw okradzeni. Kim jestem jeszcze w Jezusie Chrystusie? Jestem solą ziemi, czytamy o tym w Mateusza 5:13. Wy jesteście solą ziemi, jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Kochani, jeżeli zwietrzeje, ale to, że Bóg nas nazywa, że jesteśmy solą ziemi, to jest też nasza tożsamość, że mamy przynosić smak, mamy wnosić coś, co jest ważne. Może w dzisiejszych czasach sól nie jest już taka doceniana. Kiedyś była bardzo ważnym elementem dla ludzi, bardzo ważnym składnikiem. W następnym wersecie, wy jesteście światłością świata. Czyli w Jezusie Chrystusie jestem światłością świata. Nie sam z siebie, nie z własnych możliwości, ale dlatego, że Jezus mnie odkupił, że jestem Jego dzieckiem, jestem też światłością świata i mam świecić swoim życiem, być przykładem dla innych. Jestem przyjacielem Chrystusa. Dla mnie to tak zabrzmiało, brzmi zawsze niesamowicie, że Chrystus nazywa mnie swoim przyjacielem. Myślę, że w dzisiejszych czasach możemy mieć wielu znajomych,
możesz mieć wielu znajomych na Facebooku, ale tak naprawdę takich prawdziwych przyjaciół masz niewielu. Ja mogę o sobie powiedzieć, że mam kilku przyjaciół, czasami to no, parę osób mógłbym powiedzieć, może bym bardzo jeszcze zawęził, takich prawdziwych przyjaciół. I to są osoby, o których wiem, że w trudnej sytuacji będą przy mnie, że w sytuacji, kiedy coś zawalę, to przyjdą, powiedzą, zrobiłeś źle, nie będą udawać, że wszystko jest okej, że wygarną mi, ale tak w miłości. I muszę powiedzieć, że często ja na tę przyjaźń nie zasłużyłem, bo czasem ta przyjaźń wynika z tego, że ta druga osoba bardziej się stara niż ja. I ta przyjaźń trwa lata. Mogę tak powiedzieć o przyjaźni z moim przyjacielem, gdzie lata się znamy. I w każdej sytuacji takiej trudnej i radosnej był ze mną, mając wiele swoich obowiązków, a nie mieszka tutaj. Kochani, powiem, ale mamy jeszcze lepszego przyjaciela. Chrystus nazywa nas swoimi przyjaciółmi, dlatego że oznajmił nam to, co mu objawił Ojciec. Kochani, i to jest taka niesamowita rzecz, że nie jestem kimś zwykłym, bo Chrystus mówi do mnie, że jest moim, że traktuje mnie jak przyjaciela i że zawierzył mi też. Jestem synem Boga, Bóg jest duchowo moim Ojcem, o tym wspominałem. Jestem współdziedzicem z Chrystusem, dzieląc z Nim Jego dziedzictwo. Jestem pojednany z Bogiem i jestem sługą pojednania. 2 Koryntian 5, 18-19. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Kochani, niesamowite. To, że Bóg chce nas używać, aby innym głosić o tym, że jest pojednanie w Jezusie Chrystusie. Że wybrał ciebie i mnie, abym mówił innym o tym. Nie ktoś inny, nie tylko kaznodzieja, nie ktoś, kto stoi gdzieś na czele, ale każdego z nas, jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, On cię powołał do tego, abyś był sługą pojednania i dzielił się tym słowem pojednania z innymi, ze swoimi bliskimi, ze swoimi znajomymi. Jestem święty. Chciałbym to jeszcze raz podkreślić. Nie jestem grzesznikiem, ale jestem święty w Jezusie Chrystusie. I podkreślam to tylko w Jezusie Chrystusie. Jestem ukryty z Chrystusem w Bogu. Mówi o tym Kolosan 3:3. Jestem wybrany przez Boga, święty i umiłowany. Kolosan 3:12. Wiecie, to, że jestem wybrany przez Boga. Wiecie, wczoraj czytałem, właśnie szukając też czegoś w wiadomości, sprawdzając, taki nagłówek był chyba na Interii, i że jakieś tam małżeństwo było, że ich małżeństwo, ich związek to jest gotowy scenariusz do filmu romantycznej miłości. Kochani, tak pomyślałem, że scenariusz, jaki Bóg napisał w życiu każdego z nas, jak nas szukał, jak zabiegał o nas, ja myślę, że to też jest taki dobry scenariusz na wielki i taki film o miłości, o Bożej miłości. Wiecie, często byliśmy oporni, ktoś nam głosił, Bóg posyłał na przykład w moim życiu mojego tatę, kogoś jeszcze innego, ja byłem oporny. Bóg ciągle o mnie zabiegał. Ja uważałem się za sprawiedliwego, ale On taki ten scenariusz tak cały czas realizował w moim życiu. Ciągle pukał do mnie, zabiegał. I kochany bracie i siostro, Bóg napisał dla twojego życia taki scenariusz swojej miłości do ciebie i to, że cię tak bardzo kocha i tak bardzo cię umiłował, wszystko to uczynił w Jezusie Chrystusie. Jestem dzieckiem Boga i będę podobny do Chrystusa, kiedy On powróci. Wiecie, coś niesamowitego, że On chce nas kształtować, zmieniać każdego dnia. Chce, abyśmy byli podobni na Jego przyjście, żeby oblubienica była gotowa na Jego przyjście. I
to, że jest w naszym życiu proces, kiedy umieramy dla swojego ja, kiedy rozprawiamy się z Bożą pomocą, z grzechem w naszym życiu, kiedy to wszystko jest Boże też dzieło i Boża łaska, bo On chce nas doprowadzić, On nas chce przekształtować, abyśmy byli gotowi na Jego przyjście. Wiecie, tych elementów, które się składają na to, kim jestem w Jezusie Chrystusie, jest wiele. Kiedy zachęcam was do tego, żeby czy list Efezjan przeczytać, gdzie jest chyba 30 razy wymienione, kim jestem w Chrystusie. W Chrystusie, w Chrystusie, w Chrystusie. Wiecie, ja, że tak powiem, ściągnąłem listę z internetu. Wpisałem sobie, kim jestem w Chrystusie, lista, enter i wydrukowałem sobie to. Odnośniki, żeby mieć tak przed sobą. I kiedy przygotowałem się do tej krótkiej usługi, tak naprawdę to mnie tak poruszało. Wiecie, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem święty, że nie muszę żyć w potępieniu, że mam zwycięstwo nad strachem, nad śmiercią, że w Jezusie Chrystusie jestem Jego dzieckiem, że mam Ojca w niebie. Wiecie, byłem tym poruszony. Wiecie, zachęcam was do tego, abyście przypomnieli sobie to, żeby Boże Słowo przemieniało nasze serca, nasze myśli. Wiecie, bo jeżeli nie będzie nasz umysł, nasze serce przemienione i w tej dziedzinie, kiedy Boże Słowo nie będzie zmieniać, to też będziemy czasem bezużyteczni, bo przyjdzie diabeł i będzie ci mówił, nie nadajesz się, upadłeś, tu coś tam nie gra, coś nie gra, a ja będę widział tylko swoje braki. Myślę, że wiele w moim życiu straciłem przez jakieś takie właśnie podejście, że no, nie powalczyłem, nie trzymałem się Bożych obietnic, nie trzymałem się tego, co mi Jezus Chrystus, co mam w Jezusie Chrystusie, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Bo z czegoś rezygnowałem, bo się czegoś bałem, bo czułem się niegodny. Kochani, każde słowo, które dzisiaj słyszałem, było dla mnie zbudowaniem. A ja wam chcę jeszcze to na koniec podkreślić, że jesteście święci, wybrani, jesteście cenni w oczach Bożych i tego się trzymajcie. Dajcie odpór diabłu, kiedy przyjdzie z oskarżeniami, stańcie na Bożym Słowie, nie pozwólcie, aby on panował, aby was gnębił, ale żeby Jezus Chrystus był zwycięzcą w naszym życiu, w moim, waszym. Tego wam życzę przez tą krótką usługę. Amen.